Witam ponownie, Adrian Stankowski, to są Wolne Głosy Zagranica. Jest z nami pan redaktor Paweł Rakowski, ekspert do spraw wschodu. Witam serdecznie, redaktorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie redaktorze, spustoszenie sieją irańskie drony nad Ukrainą, irańskie drony dostarczane Rosjanom, drony kamikadze. Co to jest za sprzęt? To znaczy tak, no wedle już potwierdzonych doniesień, niestety ja to mówię, że to są bardzo smutne doniesienia o tym, że Irańczycy jednak włączyli się w wojnę na Ukrainie w sposób pośredni. To są drony Shahed 132 i 136. Drony, które wedle różnych wyliczeń mogły trafić nawet około 2000 do Rosji. I to są drony, które są jednorazowe. One nie są precyzyjne, to znaczy Rosjanie nie będą mogli trafiać w infrastrukturę wojskową, w jakieś urządzenia, nazwijmy to czy też bardziej mobilne. Ale w miasto trafią. No właśnie. I to jest najgorsze, że w miasto trafią, w obiekty cywilne jak najbardziej trafiają i to jest dramat. Przypomnę o tym, że już przy poprzednim użyciu tych dronów dwa tygodnie temu Kijów odwołał ambasadora irańskiego z Ukrainy. Prezydent Zełenski wypowiadał się w bardzo negatywnym tonie, jeśli chodzi o zaangażowanie irańskie. Natomiast tak, no, te drony, które Rosja straszy teraz Ukraińców, szacuje się, że koszt takiego jednego drona to jest 20 tysięcy dolarów, czyli no, niewielkie pieniądze. Ponad 2,5 tysiąca nawet się mówi o tym, że taki kontyngent przyleciał albo został dostarczony Rosjanom. Tak więc jest się czego bać. Natomiast z drugiej strony, jak patrzę na doniesienia armii ukraińskiej, znowu no, nie ma jakiejś wielkiej paniki, ale to być może armia tutaj patrzy pod swoją perspektywą, ponieważ jeśli chodzi o zastosowanie do terroryzowania ludności cywilnej, jak widzimy, te drony są bardzo, ale to bardzo skuteczne. No i teraz wszyscy się zastanawiają, jak z tymi dronami walczyć. To jest trochę utrudnione zadanie, ponieważ to nie są jak te tureckie Bayraktary, które no, są wielorazowe, no i to jest bardziej zaawansowana technika. Tutaj jak się już dostrzeże takiego drona, to już wiadomo, że już może być za późno. Natomiast no, eksperci działają, eksperci pracują. Tutaj Izrael zgłasza pewne swoje uwagi, ponieważ bardzo zaangażował od momentu, kiedy pojawiła się irańska technika na Ukrainie, Izrael się wyrażał, zaczął wyrażać. No właśnie, bo ta sama technika może być wykorzystana przeciwko Izraelowi. I co, jest jakieś remedium na te drony? To znaczy, no, są już jakieś doniesienia o tym, że rozmowy zaawansowane trwają pomiędzy Izraelem i Ukraińcami. I no, że może coś trafić w najbliższej przyszłości, o ile już nie trafiło, produkcji izraelskiej na Ukrainę. Natomiast no, nie ma żadnych potwierdzeń. Tak? Tutaj przypomnę, że od samego początku wojny na Ukrainie media były zasypywane różnymi informacjami, często niepotwierdzającymi się względem udziału różnych bliskowschodnich aktywów na tej wojnie. No niestety te drony się potwierdziły i no trochę, no to dość dużo zmienia postać rzeczy. Czyli z jednej strony jest pozytyw, a z drugiej strony jest negatyw. Znaczy pozytyw jest taki, że Rosjanie, skoro muszą brać zewnętrzny sprzęt, to znaczy, że chyba już lekko nie domagają, ale no, taką negatywną niestety informacją jest to, że mają skąd brać i niestety Iran no, obrał złą drogę, stanął po prostu po złej stronie barykady w obecnej konfrontacji. To zaraz się zastanowimy dlaczego, ale wcześniej inne doniesienia dotyczące personelu, który ma szkolić Rosjan w obsłudze tych dronów. No to już jest zaangażowanie daleko idące. Tak, to już jest zaangażowanie pośrednie. Oczywiście tutaj są komentarze takie, że przygotowanie, wyszkolenie personelu to są tygodnie, miesiące. To czas trwa, Rosjanie tego czasu nie mają, tutaj widzimy. Czyli co, no, może być taka wersja, że to Irańczycy obsługują te drony wręcz?
Znaczy ja akurat, jeśli chodzi, tutaj patrzę na doniesienia od strony ukraińskiej, no nie widzę takowych informacji, żeby akurat tutaj potwierdzali bezpośredni udział Irańczyków, natomiast w sposób jak najbardziej pośredni, czyli wyszkolenie, przygotowanie, no i też warto przypomnieć o tym, że ta współpraca rosyjsko-irańska, ona trwa już ponad 10 lat i jak najbardziej niestety teraz widzimy, przenosi się ona na pola bitewne na Ukrainie. No właśnie, dlaczego Iran obrał taką drogę? Bo no, brak sympatii, łagodnie mówiąc, Iranu do Stanów Zjednoczonych jest znany od dawna i do Izraela, no, ale to jest jakościowo nowa sytuacja. Tak, to jest bardzo nowa sytuacja z tego względu, że Iran od dekad tak właściwie balansował relacje swoje z Waszyngtonem, które były no, trudne, nazwijmy to w ten sposób, natomiast był bardzo poprawny z Europą. I to jest bardzo zaskakujące, że Irańczycy, przepraszam, reżim Ajatollahów no jednak obrał tą ścieżkę. Na to na pewno mają dwa powody. Pierwszy jest taki, że jednak reżim Ajatollahów nie dogadał się z Amerykanami względem, no nazwijmy to tego, resetu i otwarcia na rynki europejskie, irańskiej ropy i gazu. No a druga rzecz jest taka, że zbytnie osłabienie Rosji, a co jeżeli Rosja przegra tą wojnę, to już widzimy, że już dochodzi do pewnych erozji, czy to na Kaukazie, czy to w Azji Centralnej i tak dalej, no to działałoby to wręcz śmiertelnie dla reżimu Ajatollahów, z tego względu, że od 16 września trwają protesty w Iranie, zginęło już ponad 200 osób. No i to są protesty, które może media lewicowe tak zwracają uwagę, że akurat tam jest kwestia hidżabu. Natomiast chodzi o to, że akurat demonstracje domagają się jednego, zniesienia ustroju, zlikwidowania Islamskiej Republiki. Tak więc tutaj akurat im silniejsza Rosja, tym pewniejszy reżim Ajatollahów. Słaba Rosja to słaby reżim Ajatollahów, narażony na wewnętrzną kontrrewolucję, która tak właściwie by zmieniła cały układ geopolityczny, nie tylko na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej, ale też generalnie na świecie. Bo tam na Bliskim Wschodzie no, to nie jedyne tarcia. Myślę o tarciach na linii USA i tradycyjny sojusznik przecież Stanów Zjednoczonych, Arabia Saudyjska. No tak, no mamy kolejny kryzys, znaczy albo być może kontynuację tego kryzysu, który trwa już mniej więcej od wyborów amerykańskich, ponieważ to jest bardzo też istotna sprawa, żeby powiedzieć wprost. Z republikanami Saudowie dogadują się znakomicie i zupełnie inna sytuacja by była, gdyby Donald Trump dalej był. Biden rozpoczął swoje urzędowanie, ale już nawet od kampanii wyborczej, wręcz zapowiadał ochłodzenie relacji z Arabią Saudyjską i wznowieniem rozmów facetowych z Iranem. Nie osiągnął jednego i drugiego, znaczy osiągnął konflikt z Arabią Saudyjską, tak? Ale nie osiągnął tego drugiego, czyli nie osiągnął rozmowy, powodzenia rozmów z Iranem. No i mamy bardzo taką dziwną sytuację, mianowicie z jednej strony oczywiście państwa OPEC zwracają uwagę na to, że jest inna koniunktura, tak? Że przede wszystkim był 2020-2021, to, że trzy potężne kraje naftowe, takie właśnie jak Rosja, Iran i Wenezuela, są zablokowane. To też ma gigantyczny wpływ na surowiec, jak i też na cenę tego surowca. No i niestety też dla nas, dla naszych kieszeni, do grudnia 2023 roku będzie obniżone wydobycie ropy naftowej. Coś, co może spowodować gwałtowną, albo może nie gwałtowną, ale na pewno jakąś podwyżkę. Tylko że już mamy mniej więcej półtora tygodnia od tej decyzji OPEC w Wiedniu, w zeszłym tygodniu. No i widzimy, nie ma jakiejś wielkiej sensacji, jeśli chodzi o stacje paliwowe. Nie ma, jest bardzo dużo komentarzy politycznych, natomiast realia są takie, że jednak ta ropa nie skoczyła tak dramatycznie. Amerykanie być może tutaj, no to ja słyszałem takie komentarze, że jedno z drugim wcale nie musi być zbieżne, w sensie z obniżenie wydobycia z wzrostem cen, tym bardziej jeżeli Amerykanie swoje rezerwy tutaj naruszą, a na pewno naruszą z tego względu, że sytuacja Bidena i demokratów przed midterms w przyszłym miesiącu, no nie jest najlepsza, jeśli chodzi o sondaże, jak i też realia. No właśnie, ja słyszałem taką interpretację, że ta decyzja o obniżeniu wydobycia, decyzja, na którą Saudowie mieli no, poważny wpływ, że to jest decyzja, która ma pomóc republikanom w Stanach Zjednoczonych w ich wyniku wyborczym.
No, znaczy, no, być może tak jest. No, to, no, nie oszukujmy się, że akurat tutaj mamy do czynienia z pewnym układem, znaczy w sensie układem takim, że jednak Arabia Saudyjska nie jest krajem demokratycznym i określone preferencje swoje ma, to jest oczywiste. Natomiast ja akurat jestem całkowitym przeciwnikiem mówienia o tym, że akurat to jest jakaś zbieżność polityki z Rosją. Mianowicie zbieżność polityki z Rosją, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to jest to, że żyją z tych samych surowców. Tak, jeśli chodzi o politykę, mamy zupełnie inne bieguny. Teraz w cieniu tych wszystkich wydarzeń wielkich doszło do historycznego wydarzenia, to znaczy Izrael z Libanem dogadał się, jeśli chodzi o kwestię linii brzegowej w Morzu Śródziemnym i tam są akweny gazowe. Tak więc Arabia Saudyjska tak właśnie patronuje tym wszystkim inicjatywom, które już się rozpoczynają od przyszłego roku, czyli że gaz z Egiptu i z Izraela, być może potencjalnie w Libanie, z Libanu, trafi do Europy. Arabia Saudyjska tak właśnie zależy na tym, żeby przerzucać surowce, ropę naftową i gaz właśnie na kierunku europejskim. No, Niemcy tak właściwie od 20 lat skutecznie odcięli stary kontynent od Bliskiego Wschodu, jeśli chodzi o energetykę. No i teraz ten błąd jest naprawiony. I to jest akurat właśnie interes zarówno nas, znaczy Europy, jak i też Arabii Saudyjskiej. I to jest akurat wielka sprzeczność, jeśli chodzi o koncepcję i politykę z Rosją. Arabia Saudyjska nie może rywalizować z tym, że Putin za pół darmo czy za darmo daje gaz i ropę Chińczykom. No po prostu no, takie są realia, że ale oczywiście tutaj Amerykanie, administracja Bidena tutaj stawia sprawę dość ostro, tylko że znowu jak kontrakty zbrojeniowe, które opiewały na ponad 100 miliardów dolarów podpisane jeszcze w czasach Donalda Trumpa z Arabią Saudyjską, one zostały wstrzymane po wyborach w Ameryce. No i był czas, nazwijmy to 3 miesięcy od wizyty Bidena w Riyadzie. Nie zostały one zdjęte, znaczy to embargo nie zostało zdjęte, tak? Czyli też po prostu Saudowie pokazują w pewien sposób to, że no nie byli traktowani poważnie, przynajmniej tak uważają, że nie byli traktowani poważnie ze strony demokratów. No i wiele faktów wskazuje na to, że no konsekwencje tego będą bardzo sromotne. Ale jaka jest przyczyna takiego stanowiska demokratów? Bo też może tak trochę żartem oczywiście prezes Obajtek mógłby pośredniczyć. Dlaczego nie? Tak, wszystko jest. Zdaje się, że zna dobry telefon tam. No właśnie. Znaczy nie, ale nie, znaczy chodzi o to, że jest bardzo duży nacisk środowisk lewicowych, szczególnie, które akurat są dość mocno antysaudyjskie, jeśli chodzi o szczególnie kierunek reform, które w tym państwie się toczą. No i to no też pamiętamy historię, zabójstwo dziennikarza w ambasadzie w Arabii Saudyjskiej. W tak. Turcji, no tam no, rzeczywiście kilka, jest o czym mówić, tak? Jest o czym mówić, tak, no ale chodzi o to, że relacje amerykańsko-saudyjskie już miały naprawdę swoje bardzo dużo wybojów, tak, no trzeba przypomnieć, w 73 roku Arabowie tak właśnie zakręcili kurek dla Zachodu, tak, i ten kurek był zakręcony przez 2 lata, tak więc tutaj akurat, więc jeszcze nie doszliśmy do tego najgorszego z możliwych wariantów, natomiast te relacje, znaczy Biden jak przyszedł do władzy, to chciał wypalać politykę Trumpa. I to mu się w pewien sposób udało, ale problem jest taki, że na tych popiołach polityki Trumpa Amerykanie przez ten czas, przynajmniej jeśli chodzi o Bliski Wschód, nie byli w stanie nic konstruktywnego rozpocząć, ruszyć. Tak jak już mówiłem wcześniej, Trump chciał zagłodzić Iran, Biden chciał otworzyć Iran, to mu się w ogóle nie udało. Tak, tak więc tutaj jeśli chodzi o koncepcję o Bliski Wschód, który jest niezwykle ważny, jeśli chodzi szczególnie w naszej tutaj realiach wojny na Ukrainie, no to jednak obecna administracja ma bardzo same klęski i niewiele sukcesów. No takim dość dużym sukcesem są te rozmowy libańsko-izraelskie, no ale to jest, nazwijmy to, ciekawostka na chwilę obecną. Panie redaktorze, no bo z tą Arabią Saudyjską przecież właśnie podpisaliśmy kontrakt dotyczący Lotosu i dostaw ropy naftowej do Polski. Czy te dostawy nie są zagrożone? Nie, znaczy to akurat właśnie ostatnie działania polityczne, które akurat zresztą były wykazywane przez Arabię Saudyjską, jest to, że akurat oni są bardzo zainteresowani wejściem i utrzymaniem rynku europejskiego. Europa płaci komercyjne ceny, jest dobrym klientem, a Arabowie są bardzo dobrymi handlarzami. To akurat jest kwestia otwarta. Przypomnę, że Mohammed bin Salman był zarówno i w Paryżu, i w Atenach. Całkowicie nowe otwarcie, jeśli chodzi o Europę. Tak, no być może do
dojdzie do takiego spotkania z naszymi włodarzami z okazji mundialu w Katarze, tak, no, będziemy grali z Arabią Saudyjską i bodajże już za półtora miesiąca. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone, to jest problem, ale ten problem nas bezpośrednio nie dotyczy, tak? Więc to jest akurat, ponieważ nawet sam Stany Zjednoczone przestały być głównym importerem saudyjskiej ropy, więc to akurat jest, to jest konflikt, nazwijmy to, polityków, ale nie polityczny nawet, ponieważ te wszystkie działania i te inicjatywy przede wszystkim, które ruszają, tak, czyli połączenie właśnie gazu LNG z Egiptu do Grecji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się odbywa przy współpracy amerykańsko-saudyjskiej i to jest jak najbardziej korzystne dla nas, dla Europy. No tylko jest po prostu problem z politykami w tym wymiarze jest po prostu. Byleby Robert Lewandowski nie nastrzelał za dużo bramek Arabii Saudyjskiej, bo może jakaś wojna futbolowa z tego wyniknąć. Rzeczywiście żartuję, niech strzela jak najwięcej. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Pan redaktor Paweł Rakowski, ekspert do spraw wschodu, był gościem Wolnych Głosów w Telewizji Republika. Kłaniam się, redaktorze, państwu dziękuję już dzisiaj za uwagę.